Siema wszystkim. Dzisiaj chciałbym zaprezentować system do piły stołowej. Zrobiłem go sam. Troszkę usprawniłem. Widzicie, dodałem tą płytę do stołu, który się porusza sam. Jest ciasno. Można to przekręcić. Dodać troszeczkę miejsca, włożyć śrubę, jest stabilne w miarę. Porusza się razem z tym oto kawałkiem stołu, który porusza się pod koryska, które są na pile. Dosyć ciasne, ale nie rusza się na boki w ogóle. Rozmiar obkatu można sobie zaznaczyć, tutaj napisać. Ja mam akurat 151 mm od cięcia brzegu piły. W tą stronę jest 15,1 mm. Więc zaczynamy. Zademonstruję. To są takie dwa wspólniki, które blokują tą płytę, która jest przymocowana do stołu, który się porusza. Wtedy wszystko razem może sobie jeździć. Ok, teraz zademonstruję, jak to działa. Więc mam płytę MDF. Tu jest rowek, który spowodował, karta spowodowała, który przyciąłem to, robiąc główne cięcie. Zaznaczyłem sobie linię, gdzie mają właśnie ten rowek idzie do końca. Dziękuję. Troszeczkę sobie ustawiamy na tym właśnie, na tej właśnie linii cięcia. Rowna, który sobie chcemy uciąć i zaczynamy. I oto tyle.